Jesteśmy już na Hampden Park. Polacy oczywiście, a także Szkoci wchodzą na boisko. Polacy oczywiście najpewniej będą walczyć o utrzymanie. Szkoci również, bo Szkoci właściwie weszli z ostatniego koszyka, byli rozlosowywani, a więc weszli z dywizji B, w której obecnie znajdują się między innymi Anglicy. Dzisiaj oczywiście jednak numerem jeden nie był Łukasz Skorupski. Ciekawe zresztą, jak będzie jutro. Tego faworyta na numer jeden w bramce, kiedy Wojtek niespodziewanie, Wojtek Szczęsny zakończył karierę, ale teraz przerwę na momencik. Dobra wrzutka, ale Polacy jeszcze nie przestają, nie rezygnują z kreowania akcji. Robert Lewandowski, Zieliński, Nikola Zalewski potrafi teraz najczęściej Nikola tutaj dobrze wejść pole karne, a teraz strzał w Piotrka Zielińskiego. Piotrek tutaj się nie popisał. Z Arabii Saudyjskiej pojawiały się oferty, z Hiszpanii, z Anglii. Plotki również mówiły, że Wojciech Szczęsny mógłby wrócić do Arsenalu, ale teraz zobaczmy Andrew Robertson. Shankland, jest okazja, strzela i nie ma bramki. Tam wyskoczył jeszcze Marcin Bułka, ale o bramce nie ma mowy, bo piłka poleciała obok bramki. Na szczęście teraz Jakub Moder. I mamy koniec pierwszej połowy. Szkoci, zarówno też Polacy, schodzą z boiska na stadionie Hampden Park bez żadnej jeszcze bramki. Mamy 0-0. Drużyna potencjalnie może być lepsza. Uwaga, Piotr Zieliński. Piotr Zieliński wchodzi w pole karne, będzie uderzał Piotr Zieliński, ale dobry strzał, uderzył raczej w głowę obrońcy szkockiego. Pięknie przez pole karne, ale znalazł się idealnie w tej sytuacji obrońca. Piotr Zieliński, 60. minuta spotkania. Czekamy, aż w końcu padnie ta pierwsza bramka dla biało-czerwonych. Frankowski, niedokładne teraz zagranie. Jeszcze przyjmuje tę piłkę na momencik tutaj Piotr Zieliński, ale sędzia odgwizduje faul. Uwaga, bo teraz zmiana w reprezentacji Polski. Z boiska schodzą Zieliński, Nikola Zalewski, w ich miejsce Kacper Urbański oraz Jakub Kamiński. No jeszcze w drużynie Szkocji Armstrong w miejsce Ralstona. Teraz jeszcze szansa. Urbański. Wycofanie do Kuby Modera. Moder, Buksa, Frankowski. Frankowski do Szymańskiego. Ciężko jest przy Polakom przedrzeć. Okazja. Świetna interwencja Leja Makeliego. No bo to przecież nie jest tylko budowanie autobusu, jak Czesława Michniewicza, czy po prostu gra bez taktyki za Santosa. No naprawdę ma sens. Uwaga, okazja, Robert Lewandowski! Robert Lewandowski! Kolejna bramka w biało-czerwonych barwach teraz Roberta Lewandowskiego. On dzisiaj pokazuje tak naprawdę, ucina teraz, zamyka wszystkich hejterów, którzy wcześniej twierdzili, że tak naprawdę jest zawodnikiem, który do kadry nie pasuje, który ma odejść, który nic tej kadrze nie daje. Robert Lewandowski strzela bramkę, pokazując, że tak naprawdę jest inaczej. Daje Polakom prowadzenie. Kamiński, czy jeszcze może dołożą jeszcze jedną bramkę? Kacper Urbański, dobre zagranie. Robert Lewandowski, jest tam Buksa. Buksa strzela. Dochodzi do piłki Robert Lewandowski, ale tym razem nie trafia i Robert Lewandowski nie zdobywa drugiej bramki. Jeszcze ostatnia szansa dla Szkotów. Jest tam Andrew Robertson, on ma troszeczkę miejsca. Dalekie zagranie na drugie skrzydło do Armstronga. Ciekawa sprawa, nigdy też takich przerzutów w ofensywie nie widziałem. Colin McGregor. Conor McGregor. Stuart Armstrong. Armstrong, dobre zagranie teraz do Robertsona. Polacy wybijają i to jest koniec. To jest koniec. Na Hampden Park nie przegrywamy. Nie przegrywamy. Mamy 3 punkty. Zabieramy stąd 3 punkty. Ważne w kontekście Ligi Narodów i w kontekście utrzymania, a może i także późniejszego wyjścia z grupy, z drugiego miejsca. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i oczywiście do usłyszenia na dniach, kiedy zobaczymy się w symulacji meczu Polska Chorwacja.